witam na moim kanale, ja jestem Deprawy, a to jest pierwsze spotkanie z PC Building Simulator. Pierwsze spotkanie z tej gry. Gra, w której bawimy się takiego informatyka, który komputery naprawia, ale też jak sama nazwa gry wskazuje, buduje. Mam nadzieję dobrze się w tej grze bawić. Na razie mam tutaj samą wersję podstawową tej gry. Jeżeli gra się przyjmie i mi się i wam spodoba, będzie oczywiście seria kontynuowana. A może nabędę też jakieś DLC-ki, bo tych DLC-ków tam trochę jest z tego co patrzyłem. Moment. Gra jest autorstwa, już wam powiem. Gra jest autorstwa. The Irreal Corporation. I jest ona postawiona na silniku Unity. Producentami tej gry jest The Irreal Corporation i Claudio Kiss, tak. Ja sobie tutaj trochę pograłem, zrobiłem tylko jedną misję, żeby zobaczyć, czy ta gra mi się w ogóle nagrywa i tak dalej, jak to działa i w ogóle. No działa to świetnie. Gra jest dość często na promkach na Steamie, więc radzę poczekać, jeżeli ktoś chciałby sobie ją nabyć. Teraz może przeczytam to, co na Steamie napisał wydawca tej gry. Stwórz własne komputerowe imperium, zaczynając od prostych diagnoz i napraw, a kończąc na konstrukcji wykonywanych na zamówienie maszyn budzących zazdrość wszystkich entuzjastów technologii. Za sprawą nieustannie rozszerzającego się rynku autentycznych części komputerowych możesz w końcu przestać marzyć o najdoskonalszym komputerze. Zbuduj go i sprawdź, jak się prezentuje podczas testu 3D Mark. Gra PC Building Simulator odniosła spory sukces, notując ponad 650 tysięcy pobrań demo w wersji demo pre-alpha i stała się w pełni rozwiniętą symulacją zapewniającą graczom możliwość budowy wymarzonego komputera. No i tutaj mamy teraz wymienionych w zasadzie wszystkich producentów, których mamy tutaj produkty w grze. Jest to na przykład Okul, AMD Ryzen Radeon, Asus, BeQuiet, co tu jeszcze jest takiego bardziej, Gigabyte, o proszę bardzo, Intel też jest, Nvidia też jest, MSI też jest, SteelSeries jest, 3D Mark, no i wiele więcej. Ja tutaj przeczytałem dosłownie może 20% tych wszystkich producentów, którzy są tutaj w grze, więc tak, zobaczmy sobie opcje. Ja tutaj w sumie nic nie grzebałem, no ale muszę wam to pokazać. Znaczy, no nie muszę, ale zawsze to robię i nie będzie teraz inaczej. Jakość jest fantastyczna, czyli ultra. Jeżeli będzie coś lagowało, no to ewentualnie będziemy wtedy myśleć, ale nie powinno, bo to jest obszar zamknięty, tam no nie ma co za bardzo lagować, tak bym powiedział. Natomiast tutaj reszty kompletnie nie zmieniałem, wszystko jest domyślnie, tak jak było, tak jest. Tu mamy jakiś poradnik, jak składać komputery. Ja sobie go już zrobiłem chyba, ale ja go robiłem bardzo dawno temu, bo ja ostatnio w tą grę grałem hu i trochę. No właśnie, tu mamy taki samouczek, który nam pokazuje, jak wkładać komputer. Czy da się to jakoś kurna przerwać? Da się, git. Wracamy do menu. Ewentualnie, jeżeli będę miał problem, to potem będziemy sobie do tego samouczka wchodzić. Swobodna konfiguracja. Zielonego pojęcia nie mam, o co chodzi. Podejrzewam, że chodzi o to, że mogę sobie od tak po prostu składać komputer i tyle. Eksport DLC. Tu też nie wiem za bardzo, o co chodzi z tym eksportem. Przecież DLC powinno być na Steamie. Chyba, tak mi się wydaje. No jak da się je kupić na Steamie, to powinny być na Steamie, ale może da się je kupić innym kanałem dystrybucji i
No wtedy stamtąd trzeba tutaj jakoś to zeksportować, jak mi się wydaje, no nie wiem. Zaczynamy nową grę. Tak, ja tam nie miałem praktycznie żadnego postępu, więc nie ma problemu. No i mamy tutaj kilka różnych warsztatów. No ja na razie póki co mogę wybrać tylko ten, więc bierzemy sobie ten. No i tyle. Ewentualnie potem może się to uda zmienić. Może się uda zmienić ten warsztat, nie wiem. Witaj w PC Building Simulator. Na początek idź do swojego komputera obok drzwi i otwórz program pocztowy widoczny na pulpicie, bo czekają na ciebie wiadomości. Czyli tutaj też skrzynka mailowa, że tak powiem, mam zawaloną skrzynkę mailową, tak? Tu już jest jakiś komputer. Mamy tutaj kalendarz. Oho, widzicie? I mamy 1 stycznia 2018. I 10 mamy płatności za media, a 25 płatność czynszu. No dobra. Oszczędzajmy prądy. tu mamy jakieś obrazy, nie no dobra. Mamy jakieś obrazy, czy też plakaty. Ekspresowy serwis u Janusza. O Boże, nie, to nie mogę. Musisz posiadać 25% firmy, aby zmienić jej nazwę. Co to znaczy, że muszę posiadać 25% firmy? To ja teraz nie posiadam w ogóle, czy jak? Mamy jakieś też plakaty. Widać po prostu, że to jest pomieszczenie. Pomieszczenie informatyka. Widać, że tutaj mamy też w miarę postępu, możemy odblokowywać kolejne stanowiska, kolejne jakieś tam szafy, przechowalnie i tak dalej, więc to mi się podoba, że mamy tutaj ten element rozwoju. To mi się jak najbardziej podoba. Powiem tak, teraz będzie ciężko się nagrywało, bo ja mam w tym momencie, jest godzina, jak to nagrywam, 7:20, a ja w tym momencie w pokoju mam 25 stopni. A dopiero włączyłem komputer. A sam komputer jeszcze będzie mi tu grzał, więc będzie, powiem tak, będzie grubo i będzie hardkorowo. Najlepiej by się nagrywało w nocy tak naprawdę, tylko ja w nocy nie mam do tego warunków. No, będzie przerąbany, tyle mogę powiedzieć. Będzie przerąbany z tym nagrywaniem. A jeszcze jak się będzie renderować film, renderować już na pewno będę w nocy. Bo jak się renderuje, no to tam wiadomo, to zużycie procesora i procesora głównie jest większe i wtedy jest masakra. No dobra, napisał do nas jakiś Timbo 2000. Siemano, dzięki za przejęcie sklepu komputerowego. Wybacz, że nie jest w dobrym stanie. Spoko, poradzimy sobie. Kilka najważniejszych rzeczy. Firma nie radzi sobie za dobrze, a na koncie bankowym nie ma pieniędzy. Jest! Jeszcze debet. Rachunki za wynajem lokalu i prąd przychodzą co miesiąc, musisz więc mieć na nie pieniądze, żeby je opłacić. Byłem w trakcie zlecenia, które powinno pomóc z wynajmem. Patrz następny e-mail. Pamiętaj, żeby używać pasty termoprzewodzącej podczas montowania procesorów. Prawie zawsze zapominam, a potem komputery się przegrzewają. No, myślę, że już wszystko jasne. Teraz to twoja firma i możesz ją prowadzić jak chcesz. Mam nadzieję, że pójdzie ci lepiej niż mnie. Uściski wujek Janusz. PS. Musiałem pożyczyć $15 na paliwo. Wiesz jak jest. No dobra, to już wiadomo skąd to $15, okej. Cześć Janusz, siemano. Mam nadzieję, że mi pomożesz. Mój komputer działa wolniej niż zwykle i myślę, że może coś kliknąłem, czego nie powinienem. Może mam wirusa. No dobrze, sprawdzimy to. Siemano, montowałem wcześniej komputer, zapomniałem jaki zasilacz mam kupić do karty 3080, którą właśnie dołożyłem. To mógłby powiedzieć ktoś, kto nie używa mojej nowej aplikacji Cloud Notes. Zapominasz o różnych rzeczach, potrzebujesz zapisać nad czym pracowałeś, wyproduj Cloud Notes. Świetna aplikacja, dzięki której możesz tworzyć notatki dotyczące montażu komputerów i odczytywać je, gdy są ci potrzebne, to bardzo wygodne. Aplikacja jest gotowa do instalacji wśród wszystkich pozostałych
Co? Aplikacja powinna być gotowa do instalacji wśród wszystkich pozostałych aplikacji. Mam nadzieję, że okaże się pomocna. Udostępniłem Ci również prototyp, nad którym obecnie pracuję. Dzięki niemu aplikacja uruchomi się również w Twoim wyposażeniu. Dobrze. Więc tak, mamy tutaj te wirusy. Ogarnąć. Proszę bardzo. Tylko z tym, że mam. Ja sobie tu na razie zamknę tego maila. Chciałem zobaczyć. Aha, mogę sobie tapetkę wybrać. O, tu jest właśnie moja godzina teraz, widzę. I moja tapeta z komputera. Ale jaja. Super. To jest moja tapeta, którą mam na pulpicie. Fajnie, podoba mi się to. Podłącz komputer. W przypadku tego zlecenia musisz wykonać skanowanie antywirusowe. Naciśnij 3 lub przycisk kabel i podłącz monitor, klawiaturę i mysz oraz zasilanie. Dobra, przycisk kabel i teraz tak, bierzemy sobie po kolei i wsadzamy w odpowiednią dziurkę. Bierzemy drugi kabel i wsadzamy w drugą dziurkę. To wsadzamy w tą dziurkę, bo podłączamy, co to było? Nie mam zielonego pojęcia. Może zasilanie? Nie, to jest zasilanie. Teraz musisz podpiąć dysk USB z tyłu obudowy komputera, aby zainstalować skaner antywirusowy. Naciśnij 1 lub przycisk zainstaluj, aby przejść do kolejnego wyposażenia. Następnie wybierz dysk USB, który należy wsunąć w gniazdo z tyłu komputera. Zainstaluj dysk USB. Pyk. Dobra, i teraz trzeba nacisnąć przycisk power. Już się tam uruchamia. Dobra, wiem. Dodaj lub usuń programy. Skaner antywirusowy. A będzie szybkie zlecenie, no bo wiecie... No wiecie, mamy tylko wirusy do... Nie, no... Aha, dobra, trzeba go zresetować. Ponownie grupą. To będzie szybkie zlecenie, no bo mamy tylko wirusy do usunięcia. Natomiast są tutaj bardziej ambitne zlecenia. No tylko wiecie, na wszystko przyjdzie czas. Rozpoczynamy skanowanie. Oho, zainfekowanych plików 308. No to trochę sporo. Usuwamy. I teraz jest wszystko w pąsiu. Przeskanujemy jeszcze raz dla pewności. Fajna, nie wiem czy słyszycie, powinniście słyszeć, bo ja to tak jakoś spróbuję w programie do montażu wyregulować, żebyście też słyszeli, ale w tle gra przezajebista muzyka. To jest po prostu coś pięknego. Dobra, teraz musimy usunąć ten program, bo nie damy mu naszego antywirusa. Zobaczmy, czy nie ma już tego. Nie ma. No to dobra, to zamykamy. I teraz możemy sobie zabrać to, co nasze. Usuń. To oczywiście. I zabieramy komputer tutaj już do wydania. Teraz wystarczy odebrać zapłatę. Dobra, to też już wiem. Teraz tak, idziemy do maila. Tutaj i musimy kliknąć odbierz. Stówkę dostaliśmy. Udało ci się wykonać, wróć tu jutro, aby sprawdzić, czy czeka na ciebie więcej pracy. Wróć tu jutro, tylko jak? Aha, może bym komputer zgasił. O, przecież nie będzie całą noc tutaj włączony. Zamknięcie. Ten dźwięk taki bardzo upodobniony do... W tym miejscu może zakończyć... Bardzo upodobniony do dźwięku, powiedzmy, nie wiem, włączania, wyłączania komputera w Windowsie XP na przykład. W tym miejscu możesz zakończyć pracę na dziś i przejść do kolejnego dnia. Teraz nie masz aktualnych zleceń, ale zazwyczaj przed opuszczeniem serwisu warto sprawdzić, czy masz złożone zamówione, złożone zamówienie na części, których będziesz potrzebować jutro. No dobra, jeden dzień śpimy.
Ja tutaj nie jestem żadnym specjalistą od składania komputerów ani tak dalej, i tak dalej. Ale mam zamiar się w tej grze dobrze bawić. Tak tylko mówię, jakby. No jakby mi tutaj coś nie szło albo coś, nie? No dobra, teraz. Nie? Co ja zrobiłem? Da się tu kucać? Nie wiem. Już mamy maila jakiegoś. Łopanie i to kilka mailów. Zacznijmy od tego. Chciałem podziękować za naprawę komputera. Uruchamia się szybciej niż wcześniej. Zdawałem sobie sprawę, że twój wujek odszedł z firmy, ale wygląda na to, że biznes jest w dobrych rękach. Dobra. Uszkodzona karta graficzna. Do wymiany karta graficzna do zamontowania Shin GeForce GTX 970 Gamer. Co najmniej. Dobra, pokaż mi jaką tam ma konfigurację. Aha. Aha, czyli mam mu wymienić kartę graficzną, tak? W budżecie 265. Dobra, zaakceptuj. Dostawa komputera od klientów zajmuje jeden dzień, więc zakończ dzisiejszą zmianę podchodząc do drzwi. Dobra. Odwiedź serwis bezpośrednio, odwiedź sklep bezpośrednio na komputerze, aby kupić potrzebne podzespoły. Możesz zamówić tak, aby zostały dostarczone w tym samym czasie, co komputer klienta. No wiem, właśnie taki mam zamiar. Tylko najpierw chcę zobaczyć, co oni tu jeszcze mają. Potrzebuję trochę więcej miejsca na kompie, na kopie zapasowe plików. Zainstalujcie na moim komputerze dysk 500 giga. Przyniosę komputer zaraz z rana. Do zamontowania. Dobra. I czy możesz zerknąć na mój komputer? Działa o wiele gorzej niż zaraz po zakupie i to jest chyba trochę zaniedbany, wygląda na brudny. Zrobicie mu przegląd. Jeśli tak, przyniosę go dziś wieczorem, żebyście rano mogli się nim zająć. Usuń wirusy, usuń kurz. Dobra, to z tym pójdzie szybko. Teraz tak, bo tutaj będziemy robić zakupy. Ja sobie wezmę karteczki i zapiszę, co mamy kupić. Teraz tak, budżet na to mamy $265. 265. Bo chcę zobaczyć, czy mogę mu coś lepszego w tej cenie kupić. $265 i mamy zamontować minimum kartę GeForce GTX 970 Gamer. Od jakiegoś Sheana. Dobra. Tylko z tym, że jaką on tu ma konfigurację? Intel Pentium? Ja pierdzielę, co za chłop. No dobra, a temu co mam kupić? Do zamontowania dysk Mortoni S Store 500 giksów. Budżet $50. No dobra, to idziemy do sklepu. I idziemy zobaczyć na karty graficzne najpierw. Już widzę, że można tu coś pokombinować, bo mamy lepszą kartę graficzną. I zmieścimy się w budżecie. Pytanie tylko, czy nam to będzie pasować do procka. Tu nie ma innych procesorów niż Intel Pentium. Częstotliwość 3600, rdzenie 2. Dobra.
1050 sprawdźmy. Albo nie tak, posortujmy. Według cen rosnąco. I mamy kupić minimum Shin GeForce GTX 970. Czyli minimum GeForce GTX 970. Nawet nie widzę tej karty tutaj. O, widzę, gdzie jest 960. O, tutaj już są. A, mamy tą kartę, jest. 970 Gamer XL i to już jest poza budżet. Tu jest Gamer. I to jest idealnie w budżecie. Ale ja bym mu kuźwa zamontował na przykład tą 1050 Ti od MSI. Czemu ona jest tańsza w ogóle? Podświetlenie Red, Green, Blue ma. 4 ramy, tu też 4. Częstotliwość 1468 MHz. Ty, no to ona jest lepsza, a tańsza. Moc w watach. Co to znaczy wiele procesorów graficznych? Pytanie, bo ta jest krótsza. 147 mm, ta ma 229. Czy ona się zmieści? Mam nadzieję. Czemu 195? Bo dostawa, tak? Dostawa, aha, bo dostawa następnego dnia to jest 30 dolarów, tak? No dobra, ale ja jeszcze potrzebuję dysk. Minimum 500 gigsów. No dobra, tutaj nie mam za dużego wyboru. No bo w tym budżecie jest tylko ten. O, super, tylko ja nie mam kaski na to w ogóle w zasadzie, tak. Aha, dobra, ale jak zamawiam to i to... Czekaj, dostawa następnego dnia, dostawa, aha. No dobra. Kupmy, jesteśmy na minusie. Ja mam nadzieję, że te lamusy... Że to będzie to ten. Bank Megacorp dobrze wie, że w życiu nie jest wszystko. Nie wszystko idzie jak spłatka. Właśnie dlatego wszystkim naszym klientom oferujemy bezpłatny limit debetowy w rachunku bieżącym. Pana, pani, bezpłatny limit debetowy wynosi 1000. Dobra. Ja chyba będę sobie odrzucał te maile. Żebym się nie pogubił. Dobra, to teraz możemy sobie śmiało zamknąć, bo nie mamy już nic. I zamykamy tą dniówkę. Gasimy światełko i wychodzimy stąd do jutra. O właśnie. Tutaj fajnie, bo mamy od razu w kalendarzu. W kalendarzu mamy zaznaczone, co my tam mamy robić i tak dalej. Dobra. Do pracy. Nowe podzespoły dotarły, kliknij puderku, aby trafiły do wyposażenia. Tu mamy te nowe podzespoły. Dobra, zgadza się. Dobra, teraz tak. Uruchomić system operacyjny do wymiany karta graficzna do zamontowania. To może zacznijmy od tego, bo z tym pójdzie szybko. Chyba. Czyszczenie. Najpierw cały kliknij sprężone powietrze, by... A, dobra, czyli tak, zainstaluj. Ściągamy obudowę, matko, jakie ją tam ma upieprzone.
Matko, ja to będę do jutra czyścił. Nie, może nie będzie tak źle. Dobra, kurz jest usunięty. Czekaj, bo ja bym chciał panel boczny zainstalować. Tak, bo tutaj się już nic nie, raczej nie przyda. Teraz tak, zainstaluj. Nie to, kabel. Dobra, cyk. Cyk. I zasilacz. Dobra, teraz klikamy power, rzecz jasna. I mamy usunąć mu wirusy. Ty, ale jeszcze 5 drive'a przecież trzeba wsadzić. Dobra. Dodaj, usuń programy, skaner. Tak. Nie powiedziałem jeszcze. Oczywiście w tej grze będziemy się spotykać raz na jakiś czas w środę lub czwartki. O 17, chyba że będzie to święto, to o 12. I będziemy spędzać tu około 90 minut. Tak standardowo, nie? 420 zainfekowanych plików, dobra. Zrobimy jeszcze jedno skanowanie kontrolne dla pewności. Wszystko się zgadza, teraz usuwamy ten program. Resetujemy. Dobra, czyli to jest zamówione i to też jest zamówione, już sobie to odhaczam. Dobra, czyli w zasadzie tutaj już skończyliśmy. Pendrive'a sobie zabieram. Nie tak. Ja się tu będę czasem gubił w klawiszu loki. Dobra, od tamtej strony będą komputery do robienia, a od tej będą komputery zakończone. Bierzemy następny, potem zatwierdzimy wszystkie, że są zrobione ewentualnie. Tu mamy do wymiany grafikę. Coś mi mówi, że ja nie mam wszystkiego do tego, aby tamtą grafę zamontować. Tak mi coś podpowiada. Dobra, zainstaluj karty graficzne. No i co? Czy jest za duża, czy jak? No widzicie, chciał chłop być dobry. A tu chyba nie będzie nic z tego. Odłączymy to jeszcze. Jest, uda się. Teraz tak. Nie to, części. To też.
można. Okej. Panel boczny to za chwilę, panie. Gdzie tam do panelu? Wentylatory, przewody. Okej. Zasilacze. To nie tu. Czyli co? Czyli wszystko jest, tak? Chyba. Tak mi się wydaje. Najwyżej wróci do nas ten komputer i... Jak to kurwa jest gorsza? Masakra. Widzicie, chciał chłop być dobry i tu nic z tego nie będzie. No dobra. To on sobie poczeka do jutra, bo musimy zrobić zamówienie na tą, na którą... Na tą, którą on chciał. Chociaż dziwi mnie to trochę, bo przecież ta, którą zamówiłem, powinna być lepsza, tak mi się wydaje. No ale dobra. Grafika, karty graficzne. GeForce GTX 970 Gamer. Dobra. Okej. Teraz tak. Nie to. O, widzicie, da się tutaj kliknąć. Zmień warsztat. Ale na razie mam wszystkie poblokowane. Bierzemy tego komputera, żeby tu cokolwiek zarobić. Usuwamy to. My tu mamy zamontować dysk. Minimum 500 gigsów. Dobrze, zaraz ci zamontujemy. Dysk. Najpierw trzeba go znaleźć. Odłącz płyta główna. Odłącz dysk. Usuń. Gdzie my tu mamy dysk? To jest RAM. O, dobra. Zabrałem ten kabel, ten też sobie zabiorę. Może więcej będę widział. Chłodzenie powietrzem. Dobra, zdemontuję też to. Zdemontuję grafikę. Usuń płyta główna. Co, ja mam go całego rozebrać? Procek. A gdzie jest dysk? Chyba nie tam. Zasilacz. Tu jest dysk. Ech, kuźwa. No dobra, co teraz? Tamtą boczną ścianę też mam wziąć? Tak. Dobra,
Zainstaluj i pamięć masowa. Syk. Kuźwa, to ja go całego rozebrałem. Osłona. O, jest osłona zasilacza. Pyk. I przykręcamy. Teraz tak. Chłodzenie na pewno. Chociaż czekaj, ono jest dobrze. Nie. Przecież go trzeba obrócić. Teraz jest git. Dobra, procek, pamięć. Moment do zamontowania. Tutaj trzeba je zablokować. Aha, dobra, ono było zablokowane. Dobra, do zainstalowania mamy tu jeszcze grafikę. Kompatybilny, dobra. Cyk. Podłączamy to, co do podłączenia mamy, bośmy wszystko praktycznie odpięli. No i to chyba tyle. Blokada, obudowy i chyba finito, tak mi się wydaje. Panel boczny. I panel boczny. Pyk. No dobra. Ja bym go jeszcze podpiął, żeby sprawdzić, czy on w ogóle działa. No i pyta. No i nie działa. A, bo tu jeszcze jesteś, widzicie? Tu jest jeszcze. No i teraz się uruchomi. Odblokowane osiągnięcie Easy to Forget. No, tak, to w sumie jest prawda. To w sumie jest prawda. Co? Nie znaleziono systemu operacyjnego. No dobra, to już nie mój problem. Chyba. No dobra, to że tak powiem, wyrywamy go z tych kabli. I zanosimy. Zostać ma u mnie Queen coś tam. E-mail. To zostaje.
brak zainstalowanego systemu operacyjnego. Ja mam mu jeszcze system operacyjny zamontować. Zainstalować w sensie. Aha. No dobra. To wracaj. Pytanie, jak ja mam ten kuźwa pieprzony system operacyjny zainstalować? Zaraz się dowiemy. I teraz jeszcze bym musiał pewnie dysk USB. Dobra, załączamy to ustrojstwo. Przytrzymaj delay. Zobaczymy, czy to to. Co, i że już? Co ty gadasz? Ty, proszę mi oddać mój pendrive. Będzie działał? Będzie działał. No to gitara. To Gitarson, teraz zamykamy. I odpinamy tutaj to wszystko. Zabieramy to ustrojstwo. No i teraz już chyba mogę to w końcu. Tak, odbierz 330 i to, tak? Odbierz 100. Jesteśmy dalej na minusie. Do naszej oferty dodaliśmy właśnie następujące części. No super, tylko na razie to mnie to tak średnio interere. Odrzucamy. To też odrzucamy i to też odrzucamy. No i zamykamy ten biznes na teraz. Zamknięcie. Idziemy stąd. Do jutra. To sobie trochę. Poczeka gość. Dobra, mamy już tą kartę. Pyk. I teraz tak. Aha, dobra, bo on już jest rozwalony. To w sumie możemy od razu instalować. Grafika i to instalujemy. To mnie sprzedaje tamtej, bo ona się może jeszcze kiedyś przydać. Instaluj i osłona PCI. Zamontujemy. Wentylatory, przebudowy, zasilacze, pamięć. To nie. Ja tu chyba nic nie rozwalałem innego, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, podepniemy go. I zobaczymy, czy działa. Jeżeli będzie działał, to super. Jak nie, no to słabo. No i działa, to gitara. Fajnie te tapetki moje w sumie. To teraz tak, usuwamy te nasze kabelki. Instalujemy panel boczny. Zabieramy komputer. Widzicie, tutaj sobie już odebrali. O, ale się tu gorąco robi. 26 stopni, świetnie. Części do nowego komputera dla córki. Dobra, moment. To sobie odrzucamy od razu. 525 dostaliśmy. Wow.
i odrzucamy. Mamy tutaj zwiększyć RAM do 16 gigsów. Chcę dać córce komputer w prezencie, ale ona potrzebuje dużo pamięci RAM podobno. Potrzeba jej 16 gigsów. Na mojej płycie mam teraz 2 gigsy i 4 gniazda na kości RAM. Już sobie to zapiszę. 4 gniazda na kości. Potrzebuje 16 gigsów. I mamy budżet 140 dolarów. Cztery gniazda na kości RAMu. I mamy mieć 16 gigsów i ma 2 gigsy na płycie. 2 gigsy na płycie głównej. Na płycie głównej. Dobra, akceptujemy to. I tu, przegrzany komputer. Hej, ostatnio nie jestem zbyt dobra z komputerami, a mój się psuje. Ostatnio się robi bardzo gorąco. I działa wolniej. Chyba nie słyszę już wentylatora. Stoi na podłodze w zakurzonym biurze. Mam nadzieję, że nie jest całkiem zapchany. Jeśli musicie wymienić wentylator, wybierzcie najtańszy. Nie mogę sobie pozwolić na nic fikuśnego. Chłodzenie powietrzem do wymiany. Chłodzenie powietrzem. I budżet dyszka. Dobra, akceptujemy. Czyli to będzie w sumie szybki szpil. Nowy poziom. Odblokowano procesory Intel Core 6 generacji. Wow, w sklepie są teraz dostępne Intel Core i7, i5, i3. No kuźwa, w końcu, przecież... Ja się zastanawiałem, kuźwa, czy tu nie ma naprawdę jakichś lepszych sprzętów. Dobra, teraz tak. Chłodzenie powietrzem, chłodzenie procesora... Chłodzenie powietrzem do 10, czyli... Ten. Chociaż pytanie, czy on nam będzie pasował. No powinien, nie jest duży. Dobra, chłodzenie i ten RAM nieszczęsny. Zasilacze, obudowy, wentylatory. Aha, ale to do obudowy, to nie. Narzędzie, oprogramowanie. Obudowy. Przewody, zasilacze, pamięć. To jest RAM, tak? Tak. Mamy budżet do 140. Pytanie. Części do komputera dla córki, konfiguracja. Intel Pentium. Ty chcesz jej dać 750 Ti Gamer do grania? Człowieku, mamy XXI wiek. Intel Pentium G4500. Intel Pentium G4500. G4500. 500 czy 520? Gniazdo LGA. Dobra. 51 watów. G4500. Jeszcze raz. Częstotliwość 3500. Częstotliwość 3500. Dobra, to te może bym dwa kupił.
chociaż w sumie potrzebujemy 60, a on ma budżet 140, tak? Czyli w budżecie się mieścimy? No mieścimy. Buy now. Dobra. No to kończymy dzisiaj tą dniówkę, bo już nic więcej tutaj nie robimy. I idziemy stąd. Idziemy do jutra. Do jutra. Koniec dnia. Ciekawe, jaki nam przyjdzie rachunek za... do pracy. Za te media. Dobra, odbieramy. Zgadza się. I zaczniemy od... może zwiększenia tego RAMu. Tego zaczniemy, powiedzmy. Tu mamy RAM, tak? A już mamy 2 giksy. No dobra, to będzie mieć trochę więcej niż chciał. Chyba nie powinien się pogniewać. Niekompatybilny. No i świetnie. Ja pierdyl. A, bo rodzaj. O tak. Z inną kością RAM. Nie będę tych części sprzedawał, które mam, nie będę tych części sprzedawał, które mam, a nie są kompatybilne, bo przecież dobra, ja sobie zapiszę tą firmę. Mortoni Value Supreme 2133 MHz. Dobra, idziemy do sklepu na zakupy. Pamięć Mortoni. Dobra, tu mamy 4 giksy. Aha, i on tam ma 4 gniazda. Czyli tak, to będzie... On tam ma już 2. Ale czekaj, DDR4. Nie, niech se gra, bo nawet całkiem fajnie to smyrla. Zainstaluj. DDR4. Bądź mądry, pisz wiersze. Czekajcie, bo on potrzebuje 16 giksów. On tam ma już 2. Jak wezmę jeszcze 2, to będzie 4. Potem będzie 8, 12, 16. Tylko on ma 4 gniazda RAM. Czemu ten tu nie jest kompatybilny? Ja tego nie rozumiem, zobacz. Chyba, że trzeba otworzyć tą zapinkę. On tu powinien być kompatybilny. DDR4. No i kuźwa 2133. Czemu nie jest kompatybilny? Nie rozumiem. Trzy sloty mamy wolne.
Nie, teraz to serio tego nie rozumiem. No i przekraczamy budżet. Nie, serio, nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Dobra, ciur. Niech stracę. Nie. No gdzie 6? 4 starczą. A nie, bo 140. To i tak się... Nie, to jesteśmy na styk. Tylko z tym, że... Nie będę na razie teraz tego zamawiał. Zamówimy sobie od razu inne części też. Żeby nie płacić za dostawę po kilka razy. Tu mamy do usunięcia wirusy. Dobra, do usunięcia wirusy, czyli nie mamy nic. Tu mamy 3 dni. Dobra. I tu też potrzebujemy zwiększyć RAM. Pytanie, czy tamten RAM będzie nam tu pasił. Ten, który mam już, nie? O to mi chodzi. Dobra, to na razie tamtego RAMu nie zamawiam. Bo zobaczymy. Dobra, tu na razie nic ciekawego nie znajdziemy. No i na razie z tym komputerem nic nie zrobimy. Więc odstawiamy go tutaj jako do robienia. I tu mamy wymienić chłodzenie. Dobra, zainstaluj sprężone powietrze. I czyścimy. Dobra. Tu jest chłodzenie. No, chyba tak, nie? Nie wiem. No dobra. Zobaczmy teraz, czy będzie działał. Nie to. Zasilacz i to. Dobra. A czy działać będzie działał, bo ja tylko chłodzenie wymieniłem tak w sumie, więc... Więc tu nie miało co nie działać, tak w zasadzie. Dobra, zakładamy tą obudowę. I te zepsute części mógłbym sprzedać tak w sumie. Wyrywamy ten komputer, nie ma co. Dobra, teraz tak, tutaj odpalamy to. I żeby sobie odebrał od razu ten gość. Maile. To było to, tak? Tak, odbierz. I odrzuć. Asus Radeon, dobra. Radeon to tam jakoś tak niezbyt kręci. Dobra, zamknij. Teraz tak, jak ja mogę wyjść do mojego ekwipunku, który posiadam?
No bo chciałbym te części. O właśnie. Te zepsute, które mam, sprzedać. Usunąć w sensie, no bo nie zarobię na nich raczej. Chociaż, jak widać, zepsuty, używany i 8 jeszcze nam wpadnie. No dobra. Kończymy dzień i idziemy do tomorrow. Wróć do poniedziałku. No i patrzcie, mamy teraz 4 komputery do robienia. Odbieramy dostawę. Bierzemy tego komputera. Aha, dobra, on jest od razu tutaj, że tak powiem, przygotowany do roboty. Więc zabieramy się od razu, usuwamy tego rama. I jak te nie będą mi tu pas... Ja pierdolę. Ja pierdolę po prostu. No dobra, to już mu te zamontuję. Wystarczyło tamto usunąć, żeby to było kompatybilne. No właśnie, bo coś mi się tu nie zgadzało. Ja pierdzielę. Ty, no co do... Aha, no tak, bo tu jest jeszcze wolny. Dobra, czy ja mam tu coś jeszcze? Ja tu nic nie odpinałem? Oh, really? No dobra, zrobimy test. Czy komputer się uruchamia? Jak się uruchomi, to znaczy, że jest git. Jak się nie uruchomi, to znaczy, że nie jest git. Dobra. Powinien się uruchomić, no właśnie. Dobra, zabieramy go. Wyrywamy go oczywiście z kabli standardowo. I odkładamy. Bierzemy po kolei. Zwiększenie ramu, ponownie to samo. Więc zabieramy się od razu do roboty. Otwieramy jedną zapadkę, drugą zapadkę. Ten usuwamy i montujemy. Tu mam nadzieję, że ten będzie pasował. Pasuje, jest gitara siema. Dobra, i panel boczny instalujemy, pyk. 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 Czyszczenie. Siup. Usuń kurz. I teraz zainstaluj sprężone powietrze. Szybko poszło, a zlecenie było do wykonania do dziś. Odkładamy i jeszcze tego bierzemy. Zobaczymy, co z nim. Aha, czyli wirusy. No dobra, no to pójdzie szybciutko. Prawdopodobnie. Dobra, pyk, pyk.
I pyk. Dobra, teraz tak. Nie. Włączamy go. Aha, 5 drive'a można by też wsadzić tak w sumie. Dysk USB. Skaner. Takie wiruski to mogę sobie codziennie robić nawet. Nie ma problemu. A tu jest to Cloud Notes. No, tak. Skanujemy. Łopanie. Więcej tych wirusów trzeba było. Dobra, skan kontrolny dla pewności. Jest git. To usuwamy nasz program. Bo przecież nie dam mu mojego programu antywirusowego. Niech se sam kupi. A zresztą jakbym mu dał program antywirusowy, to on by potem do mnie nie przyszedł. Więc to tak być to nie będzie. Dobra, dobra, wyrywamy z kabli, rzecz jasna. No i możemy sobie już tutaj te zlecenia, znaczy wezwać ich do odbioru. Wszystkich. Dobra, teraz tak, odbierz, 320, odbierz. Jak to gotowy? Co jest? Usuń kurz. No przecież zrobiłem wszystko. Usuń kurz, skończ. Mój komputer to prawdziwa feja. Trzeba go wyczyścić i uwolnić od kurzu. Chyba mocno się... muszę wszystko odebrać. Czasem spowalnia. No przecież zrobiłem. To też zrobiłem. Nie bardzo rozumiem, o co chodzi. Niepodłączony. A po co mam go podłączać, bo trochę nie rozumiem. Żeby sprawdzić, czy działa, czy jak. Aha. No dobra, czyli muszę sprawdzić, czy działa, tak? Za każdym razem. Okej. Skoro tak, jak tak, to spoko. Ale podoba mi się to, że budżet nam się zwiększył, bo mamy już prawie tysiaka. Ciekawi mnie tylko, ile mi pójdzie za te... za media, jaki rachunek dostanę. Dobra. I zabieramy. Odbierz i odbierz. Dobra, więc tak. Odrzuć, odrzuć, odrzuć. Odrzuć i odrzuć. Możecie mi pomóc, mój komputer przestał niedawno działać i w ogóle teraz się nie włącza. Zerkniecie na niego, to chyba pyta główna. Jeśli trzeba wymienić ją na nową, potrzebuję model pod procesor Skylake. Dobra.
płyta główna pod procent Sky. Dobra. Budżet 100. Akceptujemy. Płyty główne. No dobra, no to do 100 to my tu za dużego wyboru płyt głównych nie mamy. A zakładam, że jest zepsuta. Tak, to wymiany. Płyta. Główna. Jest Skylake. Dobra, czyli wszystkie są Skylake'i. Ja tylko sprawdzę dla pewności, jaki ona ma tu procek. Aha, Intel Celeron. Ja pierdzielę, Intel Celeron. Skylake LGA coś tam. Dobra, LGA 1000. Dobra, to do koszyka. Pokaż koszyk. Zastanawiam się, kiedy tą dostawę zrobić. To jest w sumie pojedyncza rzecz. Moglibyśmy w sumie zaczekać na drugi dzień, czy tam coś też nie przyjdzie takiego, żeby złożyć masowe zamówienie. Tutaj też nie mamy jakiegoś, wiecie, parcia na szkło. Więc na razie się wstrzymam. Trzeba przeoszczędzić trochę kaski. Oho, będzie płatność rachunku za maila. Za media, nie maila. Jeszcze jakbym miał za maila płacić, to by dopiero były jajca. Dobra, ten komputer na razie niech se tam stoi. A my zerkniemy na maila. Brak pasty termoprzewodzącej. Nałóż pastę termoprzewodzącą. Dobra, czyli tutaj nie będzie nic do zamawiania prawdopodobnie. A, Janusz mówił, że on zapomina o taście. Nie taście, tylko paście termoprzewodzącej. Ulepszenie nie działa. Niedawno ulepszyłem swój komputer, dodałem do niego nowy sprzęt. Ale teraz nie działa prawidłowo. Komputer uruchamia się bez problemu, ale kiedy próbuję zrobić test wydajności albo uruchomić grę, maszyna się zawiesza. Nie wymieniałem zasilacza. Czy to możliwe, że nowe części pobierają zbyt dużo mocy? No możliwe. Dobra, wiecie co? Ja na chwilę ZW. Dobra, jestem. I zobaczmy, co my tu mamy. Dobra, co on potrzebuje? Machine Power King. Wiem, że to się czyta Power King, ale sobie to czytam tak, jak się pisze, żeby wiedzieć, co mam zamówić. I to jest budżet 80. zielonych. Dobra, to lecimy do sklepu. No właśnie, tam sobie zamówimy od razu masowo te rzeczy. Płyta główna pod procek Skylake. Czy to jest zamówione? Aha, czekaj, jeszcze jeden mail był chyba. Wyczyścić komputer. Aha, nie zaakceptowałem w końcu. Dobra, i to mam wyczyścić. Do wymiany płyta główna. Dobra, czyli 4 komputery mamy w transporcie. Machine Power King. Co to jest? Co to jest Machine Power King? Czekaj. Aha, zasilacz pewnie.
Shin Power King 600. Dobra, idziemy do koszyka. My to sobie zamówimy tutaj. Do 5 dni. Powiedzmy. Te są zaakceptowane wszystkie. Tak, ten się nie włącza, no ale na razie z nim za wiele nie zrobię. Możemy sobie do niego wziąć i zdemontować tą płytę główną. A żeby zdemontować płytę główną, to będziemy musieli chyba wszystko wypieprzyć stąd. Więc możemy go sobie od razu rozebrać. Usuniemy grafę, usuniemy to, usuniemy procek. Kable odepniemy, to też odepniemy, to też odepniemy i demontujemy tą płytę główną. No właśnie, czyli będziemy mieć w zasadzie cały komputer do poskładania od podstaw. Ale będzie gotowy na jutro przynajmniej. Co to jest? Nie wiem, każą wymontować, to wymontowuję. No dobra. Aha, dostawa będzie dopiero w sobotę, w piątek. Raz, dwa, trzy, no tak. Płatność za rachunki. No dobra. Zobaczymy, ile mamy do zapłaty za rachunki. Koniec dnia. Już mi chyba zabrali tę kaskę. Tak mi się wydaje. Dobra, zapalamy i teraz tak. Tu gdzie nie mamy... Dobra, to ciebie muszę sobie tu odstawić. I teraz tak, ulepszenie, czyszczenie. Czyszczenie sobie biorę, bo czyszczenie od razu zrobię. Nałóż pastę termoprzewodzącą. Paszcę termoprzewodzącą też będziemy mogli założyć, nie ma problemu. Mamy usunąć kurz. Wow, a co to tak zaczęło lagować? Czyścimy. Wyczyszczone. Dobra, musimy podpiąć, żeby sprawdzić, czy działa. W sumie ma to sens. Kuźwa mać, misklik. Zrobiłem mu twardy reset. To niedobrze. I to jeszcze przy uruchamianiu, to bardzo niedobrze. Wow, a cóż to tak zaczęło ladżyć? Dobra, działa, działa. Czyli tak, jedno już mamy z bańki. No i dobra, tą pastę termoprzewodzącą. Git. To ściągamy. I trzeba się dostać do procka. Nie. To sobie zostawimy, bo ten RAM mi tam w ogóle nie przeszkadza. Dobra, pytanie, gdzie tą ta pastę termoprzewodzącą się daje? Że już?
Aha, że już. Ja mam wątpliwości, no ale skoro mówią, że już. Czekajcie, wentylatory, chłodzenie procka. No to bez różnicy chyba. Chyba. Więc może dam to tak jak było. Przewody. Tyle? No chyba. To jeszcze to. Panel boczny. I teraz jeszcze kabelki. A to totalnie w losowej kolejności podpinam. Co się pierwsze napatoczy pod myszkę, to to podpinam. I tyle. Aha, mam uruchomić jakiegoś 3D Marka. Zainstaluj dysk USB. Pytanie, czy ja go mam w ogóle. To jest chyba to. Pięć FPS-ów. Otóż 20. To, że ten obraz się tak zacina, to to tak ma być. Chyba. Pytanie tylko, co ja mam tu robić niby. No dobra, uruchomiłem 3D Marka i... I nie wiem. Cena procesora, test 5 FPS. Ale grafa trochę więcej. I co? I to już? Tak. To zabieram ci ten program. Sorry, Batory. Tak, tu czekamy na płytę główną, a tam też na coś czekamy, tylko już nie pamiętam na co. Aha, na zasilacz. No dobra, to uruchamiamy naszego kompa tym razem. Bo tu dostawa jest dopiero w piątek.
W piątek 12, dobrze, nie 13. Rachunek za energię elektryczną 48 zielonych. Płacimy. I odrzucamy. Teraz tak. Odbierz. Za friko niestety. Tu też odbierz. Od razu to odrzucamy i to też odrzucamy. Tu czekamy. Moment, co to jest? To jest płyta główna, to jest... Aha, dobra, to jest... Aha, to jest nowe. Chyba muszę ulepszyć swój PC co do RAM. To poproszę 16 gigsów. Nie próbujcie mi wcisnąć używanych części. Interesują mnie tylko nowe podzespoły. Otwory wentylacyjne są chyba przytkane. Jakieś nowe części mamy. Dobra. Akceptujemy. Co do RAMu, to ja tam chyba mam na wyposażeniu. Pytanie, ile on tam ma kości. Ale nie mam. No nie mam. No to musimy teraz konfigurację. Teraz tak. Budżet 250 zielonych. Mamy mu zamontować. Zwiększyć pamięć do 16. Jakbym zamówił to samo, team group T-Force 8 Force Dark Red 8 gigsów 2400 MHz. Zobaczmy. Pamięć teraz tak. Team. Mógłbym teoretycznie tą tu wrąbać. Ale ja spróbuję tą. Trochę sobie poczeka, trudno. To pewnie przyjdzie w poniedziałek, tak zgaduję. Tak. Tak. Dobra, no to na dzisiaj kończymy. Specjalnie tylko jeden dzień, bo chcę zobaczyć, czy nam tu nie przyjdzie jakiś mail z jakimś zleceniem. Bo jak tak, to bym od razu je sobie zaakceptował. O, właśnie mam jakiegoś maila. Brak pasy termomotoru. Dziękuję za naprawienie mojego komputera, ponieważ została dodana pasa termoprzewodząca, wszystko działa poprawnie. Nie zdawałem sobie sprawy, że firma ma nowego właściciela. To bardzo dobrze. Byłem pod wrażeniem, że udało się wam tak szybko naprawić ten problem. Więc dam wam kolejną szansę. Polecę was każdemu, kto będzie potrzebował takich usług. Dobrze, do widzenia. Znaczy, dziękujemy za uznanie, ale do widzenia. I tu mamy... To mamy tylko wyczyścić, tak? No to dobra. To bierzemy to i zamykamy. No właśnie, dlatego przesuwam tylko jeden dzień. Idziemy stąd do jutra. Koniec. I do pracy. No i dobra, przyszły nam części. Czyszczenie mogę zrobić od razu.
Od razu usuwamy. Zarąbista gierka. Fajnie się tu można bawić. No i mamy to wyczyścić. I z tego co widzę, materiał nagrywany nie zajmuje za dużo miejsca na dysku. A w tym momencie nagrywam już ponad 90 minut, a on zajmuje około 60 giga. To nie tak źle. Znaczy tak standardowo bym powiedział, o. Po renderze pewnie będzie jeszcze mniej zajmował. Czasem się ta, znaczy zazwyczaj ta wielkość po renderingu zmniejsza, znaczy... Boże, ta waga pliku po renderingu zazwyczaj jest połowę mniejsza, więc luz. Dobra. Podpinamy i uruchamiamy. Uruchomi się czy się nie uruchomi? Uruchomi. To gitarson. No, co? Umieć w miejscu dostaw. Pyk. I teraz tak. Zwiększyć RAM. RAMu nie zwiększę teraz, bo nie mamy tych. No nie mamy go po prostu, no i tyle. Do wymiany jest ta płyta główna, dobra. Mogę ją od razu zainstalować. No i teraz tak, procek. Dobra, damy mu tą. Nie, moment. Damy mu pastę termoprzewodzącą. Chociaż mogłem nie dawać, to by przyszedł wtedy. Następnym razem. Dobra, teraz mamy do zainstalowania pewnie wentylator, czyli chłodzenie procka. Tylko nie w tą mańkę, w tą mańkę. Co tu jeszcze mamy do zamontowania? RAM? No RAM. Aha, dobra, to jest jego. No dobra, co tu jeszcze? Pewnie kable są do podpinania, no wiadomo. Nie może być inaczej. Czy coś jeszcze? Stąd jeszcze coś. Jeszcze grafikę trzeba zainstalować. To jest jego. No i chyba finito. Zaraz to sprawdzimy. Czy działa? Działa. To jeszcze zamontujemy to. No i gitarson. To jest zrobione i Shin Power King. Usuwamy. Dobra, czyli tak, odłączamy dysk, odłączamy to, odłączamy to. Tamto musimy wypieprzyć. Us-
usuwamy zasilacz. Aha, bo to od tej strony, no dobra. I Shin Power King 600. Instalujemy. No dobra, i teraz jeszcze kable od nowa. Cyk. Cyk. No. Noż. Dobra, i teraz tak. Tu. 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 I tu. Uruchamiamy to ustrojstwo i jeszcze musimy tu wsadzić pin drive'a, żeby zrobić ten 3D markiem. Aha, ten 3D mark jakimś cudem tu jest. Ja go instalowałem? Czy on go miał już? Chyba go miał. No ja go na pewno nie instalowałem, bo wiecie o co chodzi, żebym ja mu nie odinstalował jego programu. Dobra, to tam niech się to testuje, a my przeglądniemy naszego maila. Dobra, odbieramy. Nowa strona z recenzjami, w której twoi klienci będą oceniać świadczone przez ciebie usługi zarówno źle jak i dobrze. U góry ekranu widać swoją ocenę w skali 5 gwiazdek. Lepsza reputacja oznacza większy napływ różnorodnych i dobrze opłacalnych zleceń. Możesz pobierać aplikację Bungle, aby przekonać się, co o twoim serwisie mówią klienci. Zadbaj o ich maksymalną satysfakcję. Dobra, czyli tak, to już odrzucamy. Zdobywasz poziom 3, odblokowano tam. Dobra robota, tak, trzymaj zespół PC Building Simulator. Odrzucamy. Lepiej sprawdzić Bungle. Dobra, Bungle, tylko jak ja mam se to... Nie wiem. Mam se ją kupić? No tak. Buy now. No dobra, kupiłem i... Dobra, to się już przetestowało? Tak, 25, 20 i 16 fpsów. Dobra, to nie usuwam mu tego programu, bo to jest jego. Więc teraz tak, pendrive'a sobie zabieram od razu. A instalujemy mu jeszcze obudowę. No dobra. I teraz to zabieramy. I odnosimy tam. Dobra, to już odbieramy. Łącznie 360 git. Odrzucamy od razu. To też odrzucamy. Czekaj, mam to Bungle, czy nie mam? No dobra, już mam. I co z tego, że mam? Jak ja mam to ustrojstwo teraz odpalić? Przeszukaj sklep. A, dobra, jest, dodaj program. Zobaczymy, co tam o nas piszą. Mamy na razie 1,5 gwiazdki? Co ty gadasz? Słabo. Musimy się bardziej postarać. Tak, uruchamiamy ponownie.
Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. O panie! Niby super, ale chyba nie wiedzieli, co robią. Komputer wrócił do mnie w gorszym stanie niż przed wysyłką. Mieli tylko odkurzyć wnętrze, no i komputer wrzucił czyste, tylko że się nie włącza. Jedna gwiazdka to za dużo. Najgorsza naprawa w moim długim życiu. Szemrane typki, wystrój jak w Merinie, nie polecam. Równie dobrze można wywalić komputer przez okno. Mój najwyższej klasy komputer to teraz złą. Będę dochodzić prawdziwego zadośćuczynienia. To na pewno nie jest serwis komputerowy, którego szukacie. Lubię ich, ale od komputerów powinni trzymać się z daleka. Masakra. Przecież procesor musi mieć pasę termoprzewodzącą. Mój PC wygląda jak nowy i jakimś cudem zgadli, że plastikowy biały przewód to moje ulubione. I od razu je zamontowali. To czemu 4 na 5? I tu mamy 5 na 5. No dobra. Zobaczmy skrzynkę mailową. Dobra, to już wiem. I tutaj czekamy. Ty, nie czekamy. Czekamy. To jest do odbioru. To odrzucamy i mamy w tym momencie jedno aktywne zlecenie, które czeka do poniedziałku na dostawę. Za 1500 mogę drugie stanowisko odblokować. A mogę zmienić warsztat? Jeszcze nie. Kurde, ten jest fajny. Ale ten Ryzena... Aha, dobra, bo przecież trzeba DLC-ka mieć, okej. Okay. No nic, no to na dzisiaj ode mnie tyle. Mam nadzieję, że gra wam się podobała. Mi się gra bardzo podoba. Raz na jakiś czas będziemy się tutaj spotykać. Taka gra dla bardziej odprężenia. No i cóż, zapraszam na następne odcinki. Wracamy po krótkiej tygodniowej przerwie w publikacjach. No i mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać, co myślicie na temat tej gry. No i cóż, do następnego. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.